Dzień dobry kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj rozpoczynamy nietypowego dość vloga. Jak widzicie, sceneria jest zupełnie inna. A dlaczego? A dlatego, że przeprowadziłam się do Lizbony. Dokładnie tak, właśnie 20 minut temu weszłam do tego mieszkania i to będzie moje lokum na najbliższe 5 miesięcy. Z racji, że przyjechałam tutaj na Erasmusa. Część z Was, jeżeli bacznie mnie obserwowała w różnych podcastach, czy gdzieś obserwowała moją mamę na Instagramie, to wie, że przyjechałam na Erasmusa do Lizbony na 5 miesięcy. Tak właściwie do końcówki stycznia jakoś. Mamy wrzesień, początek września, dzisiaj jest 1 września, a wróciliście do szkoły, w ogóle dajcie znać, jak tam pierwszy dzień szkoły. Mój rozpoczyna się już jutro. No niestety, mam o miesiąc krótsze wakacje, no ale za to jestem w pięknym otoczeniu. Zaraz zrobię Wam cały room tour. Mam tutaj taką studencką, powiedzmy, kawalerkę, coś w tym stylu. Chciałabym Was bardzo wdrożyć w to życie tutaj, żebym nie czuła się taka samotna, bo w końcu mam Was. Przyjechałam tutaj tak naprawdę sama, znam kilka osób, no ale przyjechać tak oficjalnie, no to przyjechałam sama. Więc chciałabym, żeby ktoś mi towarzyszył. I osobą, która będzie mi towarzyszyć, do której będę mogła się wygadać, będziecie właśnie Wy, moi drodzy widzowie. Jedzie pociąg. Jest to dość głośne mieszkanie, także że to jest akurat minus, bo ja mieszkam całe życie na wsi. Jestem przyzwyczajona do tego, do takiej ciszy i spokoju, a to jest dość duże miasto, które jest dość głośne. No i w ogóle nie dość, że pierwszy raz będę mieszkać sama, bo całe życie mieszkam z rodzicami, to jeszcze pierwszy raz wyprowadziłam się poza moje rodzinne miasto, czyli Wrocław. Nie wiem, to jest crazy, ja w to dalej nie dowierzam i trochę jestem w szoku, że to faktycznie się udało, bo było z tym tyle komplikacji, ale to w ogóle wydaje mi się, że możemy też sobie niedługo zrobić jakiegoś mukbanga, w którym poopowiadam w ogóle wszystko, jak wyglądał cały proces rekrutacji, jak wyglądało generalnie wszystko związane z Erasmusem, bo było naprawdę dużo problemów, dużo niepowodzeń, dużo jakichś przeciwności losu. No ale wylądowałam tutaj i w końcu jestem. Jeszcze nie wiem, czego się spodziewać, no bo mieszkać sobie mogę, ale przyjechałam tutaj się uczyć, także już jutro wybieramy się na moją uczelnię, no ale póki co pokażę Wam, jak wygląda mieszkanie. A więc tutaj mamy drzwi wejściowe, po lewej stronie mamy takie biureczko, powiedzmy toaletkę, mogę sobie się tutaj uczyć, mogę tutaj montować dla Was filmiki, mogę tutaj się malować, także mamy biurko, tutaj leży moja gęś, tutaj jeszcze pełno rzeczy, no bo jak widzicie na 5 miesięcy, no to musiałam wziąć ich całkiem sporo, także mam dwie, w zasadzie trzy, bo jeszcze małą kabinówkę, tam jest jeszcze szafa, ale dobra, przejdźmy najpierw do room touru, bo już za bardzo tutaj odbiegam od tematów. Tutaj mamy łóżko, musimy na pewno kupić pościel, ściana, na której są jakieś szafeczki, obraz, tutaj wielkie okna, no i zdecydowanie jeden z największych plusów tego mieszkania to jest widok i te wielkie okna, bo będzie mi tutaj wpadać niesamowicie dużo słońca, no i oprócz tego zobaczcie na te widoki, przecież to wygląda bosko, niesamowite, widać stąd całą, no może nie całą, ale dużą część Lizbony, niesamowite. W ogóle ja właśnie, tak jak mówiłam, jestem w Portugalii pierwszy raz, nie znam się w ogóle na tej kulturze, nie umiem totalnie portugalskiego, a najlepsze jest to, że wszystkie zajęcia na studiach będę miała po portugalsku. Minuta ciszy na ten temat, to wydaje mi się, że w głównej mierze przez moją szkołę, która nie do końca potrafi w organizację, ale no co, ja mam taki kierunek easy, że i tak mało się tam uczę, także przyjechałam tutaj bardziej for the plot. No ale co? Mamy właśnie wielkie okna, tutaj jest również wielka szafa. Problem jest taki, że ja mam naprawdę dość sporo ubrań, a tutaj większość to szafy tej zajmują wieszaki, także będę musiała na pewno kupić więcej wieszaków, bo tutaj jest ile? 5 tych wieszaków. No, mamy tutaj też półeczki, na górze też są półeczki. Tutaj właśnie w tym łóżku to jest też fajne, nie wiem czy po drugiej stronie. O, po tej stronie też są szafki, więc to jest fajnie, że to łóżko ma tutaj dookoła szafki, więc na pewno jakieś buty, rzeczy i tak dalej. Tutaj mamy taki stoliczek z wysokimi krzesełkami. Oczywiście kuchnia jest zaopatrzona tak bardzo podstawowo. Wydaje mi się, że idealnie dla mnie, ja nie potrzebuję więcej. Jakieś podstawowe sztućce, szklanki. Mamy też talerze, mamy garki. Tutaj jest właśnie mikrofala razem z kuchenką. Kran jest, niestety nie ma zmywarki, ja też jestem bardzo przyzwyczajona do zmywarki, a tutaj jej nie ma. Mamy też fajne, duże lustro, także to jest plus. Telewizor, no i tutaj jest również taka malutka łazienka. Tutaj jest, proszę bardzo, lampeczka. No malutka, wcale nie taka malutka, jak na takie małe mieszkanie, to wydaje mi się, że jest całkiem w porządku. Mamy też drugie światło i ono przy okazji odpala też wentylator. Jestem bardzo ciekawa, jakie ciśnienie jest pod prysznicem. To jest zawsze mój największy koszmar, że woda na wyjeździe praktycznie się nie leje, ale mam nadzieję, że tutaj będzie w porządku. No i co? Tak to wszystko wygląda. Jak widzicie, brakuje tutaj kilku podstawowych rzeczy, także myślę, że czas jechać na zakupy. A jakbyście się jeszcze zastanawiali, wydaje mi się, że to będzie mój w ogóle ulubiony kadr. W ogóle widzicie, ile tutaj wpada słońca do tego mieszkania. To jest niesamowite, że będę miała tutaj cały czas
piękne światło. No i słuchajcie, jeśli chodzi o znalezienie mieszkania, bardzo dużo osób mi mówiło, że będzie ciężko, że w ogóle miesiąc na znalezienie mieszkania to jest zdecydowanie za mało i że trzeba się z tym spieszyć. Po prostu pobrałam aplikację Idealista, która służy do wynajmowania długoterminowych mieszkań w Portugalii i w Hiszpanii, czyli właśnie po tej stronie Europy. No i tak naprawdę tam macie wszystko, macie co pozwalają, czego nie pozwalają, od jakiego wieku wynajmują, jak wygląda, macie zdjęcia mieszkań, macie wszystkie jakby potrzebne informacje, później tylko dodajecie sobie do ulubionych, piszecie do mieszkań, które są zainteresowane, oni wam odpisują, później podpisujecie kontrakt, płacicie czynsz, płacicie zaliczkę, no i to tyle, nie jest w tym nic skomplikowanego. No ja takie fajne mieszkanie, w fajnej lokalizacji, co prawda nie jest to centralnie Lizbona, tylko jest to Amadora, taka miejscowość powiedzmy pod Lizboną, takie przedmieścia. A jakieś dodatkowe pytania a propos mieszkania, typu ile płacę i tak dalej, to zrobimy sobie właśnie w takim mukbangowym Q&A, bo bardzo bym chciała coś takiego nagrać. Ale co, w ogóle jestem głodna. Nie mam jedzenia, nie mam w ogóle rzeczy, ale wydaje mi się, że najpierw pojedziemy na zakupy, bo jedzenie możemy sobie zamówić kiedy chcemy, a jednak pościel, ręczniki i to wszystko, no bez tego się nie obędzie. Najpierw zahaczymy o IKEA. O Boże, guys, to było jedno z największych wyzwań w moim życiu. Byłam w IKEA, byłam w Lidlu i już mam wszystkie zakupy zrobione. Nie nagrywałam nic, bo było już dość późno, latałam po prostu wszędzie w IKEA i po prostu chciałam jak najszybciej wszystko, bo wiedziałam, że jeszcze muszę zdążyć do Lidla, który się zamykał o 21:30, czyli właśnie w tym momencie, kiedy wróciłam. No i słuchajcie, mam dwie torby zakupów z Lidla, tutaj jedna, tutaj druga. O, właśnie mi się przypomniało, że tak nagrywam, a nie założyłam mikrofonu. Ale wybaczycie mi to, pozwólcie, że założę ten mikrofon już później. Tam mam dwie siaty z IKEA, zaraz będziemy wszystko rozpakowywać. Zrobię wam haul. No dobra, możemy do tego w sumie już przejść, także lecimy z tym. Niestety już zauważyłam, że nie kupiłam dwóch rzeczy, czyli worków na śmieci i gąbki do mycia naczyń. Niestety, więc będę musiała jutro jeszcze pójść, ale na razie rozpakujemy to, co tutaj mam. A więc tak, pierwsza rzecz to oczywiście jest poducha. Ogólnie mama mi dała taką fajną... O Jezus, nie mogę tego wyciągnąć. Ogólnie mama dała mi taką fajną pościel halloweenową, ale niestety nie było nigdzie kołder ani poduszek w takiej wielkości, jaka jest ta pościel. Musiałam kupić nowe niestety, więc to kolejny był wydatek, a ta pościel była najdroższa, bo wszystko kosztowało praktycznie po 50 euro. Ale mam jedną poduchę, tutaj mam drugą. Wierzcie mi, że ja naprawdę chciałabym to wszystko wyprać prosto ze sklepu, ale no jeszcze nie kupiłam rzeczy do prania i zresztą zanim by mi się to wyprało, no to dzisiaj już bym nie zdążyła, więc muszę założyć niestety takie sklepowe. To na szczęście było pakowane fabrycznie. Dobra, zakładam pościel w takim razie. Zobaczmy, ja się tak cieszę po prostu. To jest niesamowite, naprawdę, wiecie, bo ja przez to, że też nigdy nie mieszkałam sama, to ja mam takie double experience. Przez to, że jakby doświadczam takiego życia samej, no i oprócz tego doświadczam życia w innym mieście, więc to jest dla mnie podwójne kombo wrażeń i emocji. Dzisiaj po prostu mi się wydaje, że ja będę spała jak zabita. Dużo lepiej by mi się robiło te zakupy, gdyby ze mną pojechała mama i byłoby tak fajnie, że razem byśmy wszystko wybierały, a tak to jak wybierałam wszystko sama, to cały czas tylko do niej pisałam i mnie to po prostu stresowało. Ale no wiecie, jaram się tym, że mogłam sobie kupić wszystko takie, jakie chciałam. Tutaj ja podejmowałam decyzję z każdym wyborem, więc to jest akurat ekstra. Kupiłam też taką kołdrę, która jest niby jakaś chłodząca, ale też była jeszcze bardziej chłodząca, ale stwierdziłam, że wezmę taką nie aż tak chłodzącą, tylko taką pół na pół, bo ja lubię spać pod taką grubą kołdrą, a tamta to był taki placek straszny, więc wzięłam sobie, o proszę bardzo, taką. Okej, tak się prezentuje założona pościel. Mamy też kocyk. Ale fajnie. Jezus, zabije się. Gęś ląduje również na łóżko. I mamy jeszcze jeden kocyk, też taki cozy. Chciałam, żeby to było fajne, klimacik się zrobił. To, co jeszcze mam, to mam oczywiście wycieraczkę do łazienki, bez tego, co by się nie obeszło. Wiadomo, chyba, że chcecie mieć zalaną całą łazienkę, no to wasza sprawa. Wziąłam również rękawicę kuchenną, bo nie widziałam tutaj, a przyda się na pewno, no jak będę wyciągać jakieś różne rzeczy z... jest po prostu z piekarnika czy z mikrofali, to dywan. To nie był necessary zakup, ok? Ale ja lubię, jak jest dywan, bo ja się czuję wtedy komfortowo od razu w pomieszczeniu i generalnie tak jest cozy, więc po prostu chciałam dywan, żeby było tutaj przyjemnie. No i tutaj też się nie mogłam powstrzymać, to też wszystko przez to, żeby tu było pięknie, cudownie i wiecie, tak klimatycznie. Kupiłam jedną roślinkę w takiej doniczce i drugą roślinkę w takiej doniczce. Tutaj...
Kolejne rzeczy to oczywiście ręczniki. Je też bym chciała wyprać, no ale dwa komplety, jeden mniejszy, drugi większy, wzięłam w dwóch różnych kolorach. Ja lubię generalnie ciemne ręczniki, bo one się aż tak nie brudzą, zwłaszcza, że tutaj nie wiem po prostu, czy one będą mi się domywać, bo wiadomo, w domu znam już jakieś środki i wiem, czego używać, a tutaj no po prostu nie wiem, więc wzięłam takie bezpieczne, żeby po prostu mi się szybko nie zabrudziły, a wiecie, jak się gdzieś tam myje twarz po makijażu, to te ślady gdzieś zawsze tam zostają. Mam taki przedmiot jak deskę do krojenia, bo nie zauważyłam generalnie desek do krojenia, jak patrzyłam po szafkach, a okazało się teraz, jak przyszłam do domu, że one nie były schowane w szafkach, tylko leżały tutaj jakby za zlewem, więc po prostu nie zauważyłam tego i kupiłam jedną dodatkową, no ale trudno, wzięłam taką malutką. O, więc myślę, że na pewno i tak się przyda. Kolejną rzecz, którą kupiłam, to taką suszarkę. Nie mam po prostu zmywarki, no to gdzieś te rzeczy muszą schnąć, no i wzięłam po prostu coś takiego. Dwie miseczki, bo też niedokładnie sprawdziłam, byłam pewna, że są talerze, ale nie wiedziałam, jak jest z miskami, a z racji, że ja lubię bardzo jakieś jogurty jeść, owsianki i na przykład też płatki z mlekiem, to po prostu wzięłam dwie miski, ale okazało się, że te miski są. Będę miała też swoje. Następnie mamy świeczkę, żeby zrobić sobie tutaj od razu cozy klimacik. Wzięłam taką po prostu zwykłą świeczkę sojową z Ikei. Następnie mamy lusterko, z racji, że ja nie brałam z tego lusterka, bo się po prostu bałam, że się potłuczę, a to lusterko z Ikei kocham, uwielbiam, także teraz je złożę i też właśnie dobrze, że je kupiłam, bo jest bardzo słabe światło w łazience, przez co no, na pewno tam się nie będę mogła malować, a przy tym lusterku mi się bardzo dobrze maluje, więc po prostu tutaj rano będę sobie siedzieć i się malować. Okej, ready, lustereczko skręcone, uwielbiam to lusterko, naprawdę fajnie, że akurat będę miała nowe, to zabiorę do Polski, bo moje jest już w trochę opłakanym stanie i właśnie tutaj macie, o, proszę bardzo, takie zwykłe lusterko. Tutaj macie jeszcze przybliżone, no naprawdę, polecam bardzo. Jeżeli ktoś nie ma tego lusterka, to dobra inwestycja. Kolejna rzecz, które tutaj mam, to mam takie oto pudełeczko. Stwierdziłam, że na pewno coś się przyda, żeby tutaj przechowywać, więc wzięłam. Oprócz tego widziałam w Ikei stojaki na telefony i tablety i stwierdziłam, że przyda mi się, bo ja w domu jak się maluję, to mam stojak na telefon i właśnie przez to zawsze sobie stawiam i coś oglądam albo puszczam muzykę. No a tutaj nie mam, więc sobie przy okazji wzięłam. Oczywiście również rolka do ubrań, też bardzo potrzebna sprawa. Właśnie po prostu już mam tyle obiecanych od znajomych odwiedzin, że jak którejś z nich jednak nie przyjedzie, to po prostu obrażam się. 5 miesięcy to jest bardzo długo i jeżeli ktoś jest w stanie, ma do tego warunki i nie przyjedzie do mnie i mnie okłamie, że przyjedzie, tylko po powrocie nie znamy się. Kolejna rzecz to oczywiście wieszaki. Pierwsze 10, drugie 10 i trzecie. Te wieszaki były dosłownie po 2 euro, więc stwierdziłam, że wezmę ich zapas. I ostatnia już rzecz, którą kupiłam w Ikei, to lampka nocna. Dokładnie tak, ja uwielbiam spać przy świetle. Lampka nocna, od razu wiedziałam, że jak przyjadę, to na pewno kupię sobie lampkę. A tu nie ma żarówki, to trzeba kupić żarówkę do lampki. No dobra, no ja dawno nie kupowałam żadnych lampek, ale nie spodziewałam się tego, że nie będzie żarówki w zestawie. Okej, to wszystko jeśli chodzi o zakupy z Ikei. Teraz rozpakuję szybko moje walizki i później przejdziemy do zakupów spożywczych. Dobra, guys, walizki rozpakowane. Niestety muszą stać tutaj, no bo nie mam gdzie indziej ich postawić. Tak się prezentuje teraz łóżko, tutaj wszystkie rzeczy. Tutaj też porozpakowałam wszystkie rzeczy. Tutaj w szafkach mamy rzeczy, tutaj mamy rzeczy. No po prostu wszystkie te szafki, w sensie moje walizki rozpakowałam i powrzucałam rzeczy. I w łazience jest tak samo, tutaj są kosmetyki pielęgnacyjne, tutaj pod prysznicem jeszcze są, tutaj ja i teraz czas rozpakować zakupy spożywcze, bo nie chcę, żeby mi się to wszystko zaraz tutaj popsuło, także lecimy z tym. Kupiłam oczywiście papier toaletowy, no bo nie może go zabraknąć. Jeden jest już powieszony, resztę pakuję do szafki. Oczywiście ręcznik papierowy też mam. Tutaj mamy świeży chlebek. Mamy oczywiście również kawkę. Niestety nie mam ekspresu ani nic takiego, no więc będę musiała teraz pić rozpuszczalną, ale na pewno będę też sobie chodziła do jakiejś kawiarni, tylko tak rano na pobudzenie się chcę coś mieć. Oczywiście mleko, to do lodówki, ale to zaraz. Pomidorki, paprykę i dwa awokado. Dwa styry waniliowe, to wszystko od razu pakuję do lodówki. Płyn do mycia naczyń. Cukier, ogórek, szynka prościutto. Na teraz już stwierdziłam, że nie chcę mi się nic zamawiać, więc kupiłam sobie też taką gotową pizzę, którą zaraz sobie zrobimy, bo pewnie i tak bym zamówiła pizzę z Papa John's, a tak to zjem sobie
tak, no chociaż z marketu, nie będę przynajmniej przypłacać. Miałam szampon i odżywka, jedyne jakie były, które kojarzę, z L'Oreala, kiedyś dostałam paczkę PR-ową od nich i naprawdę aż ten szampon i odżywka mi się dobrze sprawdziły, także to leci pod prysznic. W ogóle pod prysznicę mam tyle półek, a w łazience generalnie mam mało i trochę szkoda, bo nie mam za bardzo gdzie trzymać kosmetyków. Jogurt naturalny i masło. Nie wiem, czy to jest masło, czy margaryna. Zapytałam się panią, które to jest masło, bo nie mogłam znaleźć. I powiedziała, że to jest to. To mi wygląda na margarynę, ale no, nie znalazłam nic innego. W ogóle wiecie, że nie było w sklepie jajek? Przyszłam do sklepu i się wszystkie skończyły, także jutro na śniadanko będę musiała pójść do sklepu. Serek do smarowania chleba, ketchup i majonez. Ja jestem team ketchup i majonez w lodówce, dajcie znać jak wy. Dwa sery mozzarella oraz zwykły żółty ser, żelki, winogrono, banany, brzoskwinki, borówki, czosnek i pieprz, bo nie mogłam znaleźć soli, a później o nim zapomniałam. Dzień dobry kochani, witam was kolejnego dnia. Ja właśnie wstałam, ogarnęłam się, zrobiłam poranną pielęgnację, wypiłam kawkę, opisałam jeszcze trochę z mamą. Powiem wam, że jestem przyzwyczajona do tego, że mieszkam na wsi, więc tam jak śpi jest zawsze cisza i spokój. A tutaj to mieszkanie samo w sobie jest też głośne, z racji, że lodówka chodzi dość głośno, co jakiś czas się coś włącza. Oprócz tego na korytarzu jest pralka, no co prawda w nocy nikt nie pra, ale na przykład już rano, jak jeszcze się nie obudziłam, to słyszałam właśnie, że już ktoś tam nastawił pranie, bo pralka jest taka ogólna dla całego piętra. Oprócz tego mam mieszkanie przy samych torach kolejowych, które są naprawdę głośne, więc jakby muszę się przyzwyczaić do dużego miasta, głośnego stylu życia. A teraz robimy sobie śniadanie. Robicie dwie ze mną? Robimy sobie kanapeczki, bo wczoraj w sklepie niestety nie było jajek. Ja ostatnio w ogóle... O Jezus! Ja ostatnio jestem obses na punkcie jajek i jak byłam w Polsce, wróciłam po wakacjach, to jadłam je codziennie. No i teraz też mam ochotę na jajka, ale niestety nie było już wczoraj w sklepie. Mama mi dała herbatkę z domu, bo to jest nasza ulubiona Earl Grey. Mamy herbatkę, mamy kanapeczki i teraz siadam do zajadania, a plan na dzisiaj jest taki, że o godzinie 15 mam zajęcia takie wprowadzające na studiach, więc tam na pewno będziemy musieli pójść. Nie są to już zajęcia takie, tylko właśnie takie wprowadzenie erasmusowe, to się chyba nazywa Erasmus Week, ale jeszcze przed tym to muszę kupić takie rzeczy jak żarówka, bo ta lampka nie ma właśnie żarówki. Muszę dokupić gąbkę do mycia naczyń, muszę dokupić płyn jakiś taki do mycia, a jeszcze zapalniczkę. Zapalniczkę potrzebuję, bo potrzebuję do świeczki, żeby ją odpalić. Podłączam was do ładowania. Wcinam śniadanko. Guys, zjadłam śniadanko i teraz ogarniam sobie wszystkie informacje i maile z uczelni. Właśnie dostaliśmy dwa nowe maile z planem na ten tydzień najbliższy, z racji, że jeszcze nie zaczynamy takich oficjalnych zajęć, tylko to są właśnie te takie erasmusowe, wprowadzające zajęcia dla nowych studentów. Generalnie wszystkie maile są po portugalsku. Po prostu ja szczerze nie wiem, jak my to ogarniemy. To jest największy minus tego wszystkiego. Nie wiem, jaka szkoła wysyła osobę, która mówi po angielsku, do uczelni, która jest tylko portugalska. To było tak, że ja przyszłam na spotkanie i panie mi powiedziały generalnie, że jak już podpisałam umowę, no, że zajęcia będzie miała pani wszystkie po portugalsku. I ja miałam takie... No, że mogłam się domyślić, że jadę do Portugalii, będą tam zagadać po portugalsku, ale jednak myślałam, że jadę do szkoły, która, wiecie, jest international i tak dalej. Także tak to wygląda. No właśnie dostałam maila z całym planem na ten najbliższy tydzień. No jeszcze muszę się zalogować do takiego, powiedzmy, USOS-a tutejszego. W ogóle jeszcze minus jest taki, że zapomniałam ładowarki do laptopa, przez co będziecie musieli poczekać na tego vloga trochę dłużej niż planowałam, bo planowałam go zmontować już dzisiaj i wrzucić go może jutro albo pojutrze, w zależności od tego, ile mam materiału. Kolejny minus jest taki, że strona tej szkoły ma niby angielskie tłumaczenie, ale jak klikam po angielsku, to nic się kompletnie nie tłumaczy. Chciałam wrażeń, mam wrażenia, nie?
Ale szczerze, siedzę sobie tak tutaj i myślę sobie i jestem, Boże, tak niesamowicie wdzięczna, że ja zaczęłam tego YouTube'a i że mogę teraz sobie z Wami pogadać i to wszystko Wam opowiedzieć. Niż wiecie, siedzę tutaj sama, gadam sobie do jakiejś kamery, ale później wiem, że Wy to będziecie oglądać. W ogóle mam nadzieję, że podczas kiedy tu jestem, będziecie aktywnie komentować i tak dalej, wspierać mnie, pisać mi może jakieś rady, jeżeli ktoś był w Lizbonie. Ja czytam wszystkie komentarze i na większość odpisuję, także piszcie, dawajcie znać, ja chcę Wasz feedback. Zobaczymy, jak to będzie. Okej, guys, słuchajcie, piszę teraz z taką dziewczyną, która też będzie na Erasmusie w Lizbonie, tylko że ona będzie dopiero 7, przelatuje. I słuchajcie, to jest dziewczyna, która w ogóle do mnie napisała po tym, jak byłam na podcaście u Polotkar, że też się właśnie wybiera tutaj na Erasmusa i że właśnie też surfuje i że chętnie, jak będę się chciała spotkać, to że ona jest chętna. I słuchajcie, zdradziła mi coś takiego jak Erasmus Life Lizbona. I tutaj wyrabia się taką kartę ELL, czyli po prostu Erasmus Life Lizboa. No i taka karta kosztuje 15 euro. I tutaj właśnie później w wallecie na telefonie macie taką właśnie kartę. Jedyne, co musicie zrobić, to wpisać tam imię, nazwisko, dać swoje zdjęcie, maila i tak dalej. No i właśnie później dostajecie taką kartę i przez tą kartę, jeżeli sobie ją zakupicie, później możecie zapisywać się na różne aktywności związane z właśnie Erasmusem. Gdzie macie różne meet and greety, lekcje surfingu, macie jakieś lekcje jogi, macie siłownię, jakąś open, zajęcia różne, jakieś joggingi, jakieś też wyjścia na gry różne alkoholowe, imprezy. To jest mega sprawa, uważam, że to jest naprawdę kluczowe takie do poznawania ludzi, bo będziesz poznawać tutaj ludzi z Erasmusa po prostu, którzy też tutaj są. Ja się martwiłam, jak to będzie z tym poznawaniem. No i tutaj właśnie macie różne spotkania, macie surf experience, to jest akurat sold out, albo to jest na 4, czyli pojutrze, to jest jutro, więc w sumie nic dziwnego, że jest wyprzedane. No ale patrzcie, na przykład tutaj macie, załóżmy, meet and greet, właśnie na który ja idę. Jest cały opis tego wydarzenia, lokalizacja, od jakiego wieku, jaki styl ubrania, jest całe, co będziemy robić. Tutaj mam się jeszcze zapisać na surfing na 12, w ogóle tak się jaram, bo wiecie, jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja kocham surfować i fajnie, że tutaj właśnie mogę to też robić. Tak wygląda oferta tego surfingu, trwa on od 10 do 12. Tutaj jest, że napisane, że dla beginner, albo dla sezonowców, albo dla pro. Okej, kochani, jestem gotowa do wyjścia, tak się prezentuje mój dzisiejszy outfit, mam szarą spódniczkę oraz bluzę, obydwie te rzeczy są z Sensei, z racji, że miałam bardzo fajną współpracę z Sensei, wydaje mi się, że jak to oglądacie, możliwe, że jej jeszcze nie ma, a możliwe, że jest. Nie wiem, w zależności od tego, kiedy przyjdzie ładowarka do mojego laptopa i kiedy zmontuję tego vloga. Pod spodem mam jeszcze różowy top i biorę moją nową torebkę od mamy i w torebce mam iPada. Nie wiem, czy się przyda, czy się nie przyda. Wydaje mi się, że pierwszego dnia raczej się nie przyda. Tu jeszcze mam wodę w niej, biorę telefon i przerzucam się na moją pierwszą kamerę w życiu, jaką miałam, czyli Canona G7X. W ogóle on jest w katastrofalnym stanie. Zobaczcie, tutaj mi wszystko generalnie odpada, wypadły mi śrubki. Także to tyle. Lecę, widzimy się później. Wróciłam już do pokoju, byłyśmy z dziewczynami na uczelni, mieliśmy taki welcome day, tak jak zresztą widzieliście, pokazywali nam prezentacje różne, była też policja, pokazywała, jak dbać o bezpieczeństwo tutaj w Lizbonie. Mieliśmy takie oto torby Lusafona Universidade, bo na takiej uczelni właśnie jestem na Uniwersytecie Lusafona i tutaj dostaliśmy długopisik, ołówek, zeszyt, o. Tutaj jest zeszyt i taką książkę z informacjami o całym uniwersytecie, całej uczelni. Ale jutro za to mamy na 10 registration day, czyli po prostu będziemy się zapisywać, sprawdzać, czy jesteśmy na wszystkie przedmioty zapisani. Generalnie dziewczyny już mają plan zajęć. Ja w moim usosie portugalskim, na który koniec końców udało mi się w końcu zalogować, nie mam żadnych zajęć póki co. Nie wiem, mam nadzieję, że jutro się wszystko wyjaśni, jutro otrzymam już plan. Byłyśmy jeszcze w kawiarni, wypiłyśmy sobie kawkę, zjadłyśmy sobie ciastko, później byłyśmy w aptece, bo jedna dziewczyna ma problem z uchem, pamiętam, jak to przeżywałam na Kostaryce, to nie jest nic przyjemnego. I później przyszłyśmy do mieszkania, zjadłyśmy sobie curry, które zrobiła jedna dziewczyna, no i później ja wróciłam tutaj. Dziewczyny jeszcze pojechały dzisiaj na taką ulicę imprezową właśnie w Lizbonie, ale ja już dzisiaj się poddałam, po pierwsze jestem
bardzo zmęczona, po drugie jutro mamy na 10, a po trzecie jak wróciłam, to strasznie mnie rozbolał brzuch. No a teraz już idę się kąpać, chcę umyć sobie głowę, zrobić pielęgnację i na spokojnie usiąść sobie w łóżku, jeszcze poczytać książkę, także taki jest plan. Dzień dobry kochani, kolejnego dnia. Dzisiaj wstałam, ogarnęłam się i wychodzimy odebrać kartę miejską. Później sobie pojadę pozwiedzać trochę, pochodzić po Lizbonie i tak dalej, i tak dalej. Także was oczywiście zabieram. Miałyśmy dzisiaj z dziewczynami jechać na plażę, ale no niestety jest 22 stopnie i zawiewa i nie ma za bardzo słońca, więc jak wiecie, ja nawet jestem dość grubo ubrana, bo po prostu jakoś dzisiaj się obudziłam i byłam zmarznięta. Kurtkę zawsze jak coś mogę ściągnąć, a jednak mimo wszystko wolę ją ze sobą mieć. I co, dziewczyny chyba siedzą jeszcze w apartamencie, przynajmniej się nie odzywały, a ja stwierdziłam, że potrzebuję trochę pobyć sama i potrzebuję się trochę przejść, wyjść z tego domu, pojechać do Lizbony i tak dalej, i tak dalej. Także zabieram was ze sobą, ale najpierw musimy jeszcze odhaczyć koniecznie odbiór tego karnetu i jak będziemy wracać, musimy koniecznie kupić airfryera i rzeczy do zrobienia kolacji. Z racji, że ja niestety jednak nie mam piekarnika, to jest mikrofalówka z opcją grilla, który ten grill chyba też nie do końca działa, także chciałabym mieć coś, w czym będę mogła przyrządzać normalne posiłki. No i stwierdziłam właśnie, że zakupię airfryera i zrobimy też przy okazji zakupy na kolację, ale póki co idziemy. Kiedy nawigacja pokazuje ci 12 minut, ale to jest Lizbona i wszystkie drogi wyglądają tak. Przyjechałam właśnie do Alfami i idę sobie pospacerować tutaj po centrum. Bo wchodziłam w jakieś różne uliczki i dotarłam tutaj. Jest pięknie. Szkoda, że jestem sama i nikt mi nie zrobi tutaj żadnej fotki. To jest trochę przykre. Co? No sobie usiądę. Poczytam sobie. Tutaj pan robi sobie sam fotki, ale ja sobie sama nie zrobię. Ale pięknie tutaj jest. Znalazłam się w takim pięknym miejscu. Wróciłam do pokoju, dokładnie tak, zagrzało się tutaj strasznie, bo mnie zostawiłam otwarte żaluzje. Słuchajcie, nie wróciłam z pustymi rękami, z racji, że po pierwsze, załatwiłam dzisiaj kartę, którą możecie tutaj dostać, jeżeli przyjeżdżacie do Portugalii na jakiś dłuższy okres lub najlepiej na miesiąc, bo to się najbardziej opłaca, jak przyjeżdżacie na miesiąc albo właśnie dłużej, no to warto jest kupić taką kartę. Jest to karta jakby taka miesięczna miejska, wiecie, tak jak mamy w Polsce, po prostu ją opłacacie z góry i jeździcie ile chcecie. Nie wiem, czy w Polsce działa to na takiej samej zasadzie, bo nigdy nie miałam takiej miesięcznej karty. Kupujesz taką kartę za 12 euro, czyli ten plastik dokładnie, i później co miesiąc opłacacie 40 euro i ja mam tutaj pociągi, autobusy, windy, takie wiecie, to są to takie portugalskie windy, tramwaje, no po prostu naprawdę wszystko, wszystko tutaj na tym macie, możecie jeździć bez limitu ile razy dziennie chcecie. To co potrzebujecie, żeby takie coś zarejestrować, no to swoje zdjęcie, wypełnić formularz, ja wam to pokazywałam jak to wygląda, no i po prostu taką kartę przykładacie przy wchodzeniu na komunikację i przykładacie przy wychodzeniu z komunikacji. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, jest to oczywiście żelazko. Kupiłam najtańsze, kosztowało 20 euro, nie było tańszego. Kupiłam je w sklepie Worten. Tak on się nazywa. Wiecie, AGD i tak dalej. Po prostu wszystko jak nasze, takie powiedzmy MediaMarkt albo Media Express. Airfryer, dokładnie tak. Ten airfryer z Philipsa kosztował 99 euro, czyli no 100 euro, czyli to jest jakieś 400. Oprócz tego byłam na mega dużym spacerze, trafiłam właśnie w to miejsce, w które chciałam, mimo to, że się zgubiłam. Widziałam cały most, widziałam tego Jezusa, widziałam cały ten plac taki, więc naprawdę mega fajnie, zrobiłam 12 000 kroków. Ten spacer trwał
2,5 godziny, no ale wiadomo, że jeszcze ogarniałam wcześniej po prostu jakieś inne rzeczy. Także mega fajnie było. Teraz chwilkę sobie odpocznę, zrobię sobie herbatkę, zaraz zrobię sobie tą lasagne i chwilę pochilluję, bo naprawdę jestem zmęczona, a później jadę do dziewczyn i się jeszcze z nimi spotkę. Dobre kochani, ja właśnie kończę montować dla Was tego vloga. Tak wyglądał mój pierwszy tydzień w Lizbonie. Był bardzo taki organizacyjny, trzeba było zrobić masę zakupów i tak dalej, ale już niedługo spodziewajcie się kolejnych vlogów. Ja już jestem tutaj tak naprawdę, jak montuję tego vloga, ponad 2 tygodnie, no dokładnie 15 dni, więc 2 tygodnie i 1 dzień. I naprawdę od tego czasu bardzo dużo się wydarzyło, także bądźcie ze mną na bieżąco. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i wszystko oglądać, komentujcie i dawajcie znać, jak Wam się podobał ten filmik, a my się widzimy już niedługo w moich kolejnych lizbońskich przygodach. Buziaki!